14 czerwca 2017 rok. Właściwie to nie minęło całkowicie 48 godzin, kiedy znaleźliśmy się w nowym miejscu. Niewiele pamiętam z całej podróży, poza faktem, że grunt stawał się coraz bardziej kamienisty, im dalej się zapuszczaliśmy. Wraz ze wzrastającą kamienistością gruzu zdawało nam się również, że poruszamy się nie tylko dalej, ale jak się okazało, głębiej. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy znaleźliśmy się prawie na samym dole jakiegoś kolosalnego, przeraźliwie pozaginanego kanionu, bądź szczeliny w ziemi, a pomiędzy nierównymi, chropowatymi ścianami skalnymi wisiały podłużne platformy. Były tam widoczne ludzkie sylwetki, które wyglądały na uzbrojone. Rick zbadał ich przez lornetkę. Kurwa, to Uralscy. I tak, są uzbrojeni, poinformował nas po chwili. Cholera, no to klapa, stwierdził pesymistycznie Salvik. Żadna klapa, Debri. Dopóki nas nie wiedzą, jesteśmy bezpieczni, uciszyłem mojego towarzysza broni. Był jednak jeden problem. Jako że byliśmy w kanionie, nawet lekki krzyk błyskawicznie zdradziłby naszą obecność i pozycję. Musieliśmy się poruszać bardzo powoli i tak bezszelestnie, jak się tylko dało. Jak się można łatwo domyślić, dla Silenta nie było to żadne wyzwanie, no bo umówmy się. W jaki sposób bezszelestny ruch może być trudny dla kogoś, kto milczy praktycznie 24/7? Mówię praktycznie, bo Silent za dnia chodzi w matce, która ma wbudowany głośnik, przez który komunikuje się metodą zamiany tekstu na mowę. Dziwne jest jednak to, że nigdy nie widziałem Silenta piszącego to, co chce przekazać na telefonie. Darki, który okazał się być rodzonym bratem Milczka, tak go nazywaliśmy, zdradził mi, że Silent ma implant w głowie, który wprowadza przemyślany wcześniej tekst do systemu maski. Jednak to tylko od decyzji naszego cichego przyjaciela zależy, czy jego myśli mają być odtwarzane. Przy okazji, na samego Darkiego wołaliśmy Mroczek. Ileż to razy wyobrażam sobie ten genialny duet. Milczek i Mroczek. Nie znam lepszego połączenia uroczego z epickim. Ale dobra, mniejsza z tym. Przemieszczaliśmy się powoli naprzód, nie odzywając się do siebie najcichszym szeptem, a zamiast tego nadrobiliśmy bardzo precyzyjną mową ciała. Był to nie lada wysiłek z racji tego, że stąpaliśmy po dość cienkiej krawędzi, która w przeciwieństwie do szlaków górskich nie miała po bokach żadnych poręczy czy chociażby łańcuchów, które znacznie ułatwiłyby nam przeprawę przez tą podłużną ranę ciętą w ziemi, o przyspieszeniu nie wspominając. Nasza powolna i cicha przechadzka trwała jakieś 15 minut, zanim dotarliśmy na jedną z platform przecinających kanion. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy na miejscu docelowym nie zastaliśmy żadnego z braci uralskich. No i po chuj nam ta cisza była? Zapytał lekko sfrustrowany Salvik. Działanie prewencyjne. Zależało mi na tym, aby wykluczyć możliwość przedwczesnego wykrycia nas przez bractwo uralskie, a co za tym idzie, stworzyć niemal idealną okazję na atak z zaskoczenia, tym samym minimalizując straty w ludziach, jeśli nie całkowicie ich unikając. Wyjaśniłem z niemal stoickim spokojem Bidliowi sytuację. Hej, Chris! Musisz to zobaczyć! Zawołał mnie Szabraków, stojący niemal na samej krawędzi platformy. Na to cała reszta odwróciła się w stronę Czeresnika i z palcami wskazującymi na ustach zasygnalizowali mu, żeby był ciszej, bo nie wiadomo, czy przypadkiem Uralscy nie wykminią, że wtargnęliśmy na ich teren i nie podejmą próby brutalnego ludobójstwa, zarówno na drużynie mojej, diurtach, wędrowcach, jak i batalionie chabarowskim. Sorry! Rzekł Dimitar krzykoszeptem w woli przeprosin. Aby uniknąć dalszego nieporozumienia, czym prędzej podszedłem do Szabrakowa, który właśnie opierał się o jakieś dziwnie oznaczone pudła. Nigdzie nie było na nich widać loga jakiejkolwiek firmy czy spółki. Jedynym godnym uwagi szczegółem był cyryliczny napis na zaklejonym taśmą wieku pudła. Krusze tiewnoje. Pomimo mojej dobrej znajomości rosyjskiego, nie wiedziałem, co to słowo oznacza. Poprosiłem do siebie generała Antona, aby pomógł mi rozszyfrować, co ten wyraz oznacza. Kruche. To po gazońcu napisane. Odpowiedział niemal bez zastanowienia generał. Aha, dziękuję generale. Odpowiedziałem z wdzięcznością, po czym wyjąłem swój nóż bojowy i czym prędzej zabrałem się do otwierania tajemniczego pudła, mając kurewską nadzieję, że wewnątrz nie znajdę poćwiartowanych zwłok czy innego chujstwa tego kalibru. Na moje i innych szczęście nic takiego to nie było, z czego wy też pewnie bylibyście zadowoleni. Zamiast zwłok zostaliśmy chaotyczny stos elektrośmieci,
Albo przynajmniej to, co normalnie się za nie uważa. Jakieś kawałki tekstolitu, dyski zewnętrzne, kable, od Prodigy zapewne, trochę w Polsce bym to wiem, jak to gówno wygląda, a także projekty czy szkice. Wyglądało na to, że ten kanion miał być wykorzystywany jako miejsce do wydobycia różnych paliw ziemskich, np. ropy czy gazu łupkowego. Kiedy otworzyliśmy pozostałe skrzynki, doszliśmy do wniosku, że poprzedni właściciele kanionu, jeżeli można takich nazwać, zostali dość brutalnie wyeksmitowani z tejże lokacji. Ślady krwi przy krawędziach platform tylko potwierdziły nasze przypuszczenia. Wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że usłyszeliśmy, a i chwilę później zobaczyliśmy, głośną i ogromną eksplozję platformy, lub raczej jej skutki. Straciliśmy około 20 batalionistów, w tym niestety Sobakę, Matwina, Boraja, Botkina, Doroza, Dekabrowa, Kurgana i Valdiego. Okazało się, że bracia Uralscy zostawili na nas wybuchowe pułapki, które wisiały pod każdą z platform, których jednak wtedy nie zauważyliśmy przy wcześniejszej wspinaczce. Czym prędzej zaczęliśmy uciekać zygzakiem po platformach, podczas gdy następujące po sobie coraz szybciej eksplozje deptały nam po piętach. Ewakuacja była bardzo trudna z wielu powodów. Po pierwsze, droga ucieczki była długa i kręta, naliczyliśmy z jakieś 70 zakrętów różnej długości i ostrości. Po drugie, tak jak wcześniej wspominałem, tempo detonowania bomb wzrastało co około 30 sekund. Po trzecie, było nas kilkuset, a platformy były dość cienkie, więc ryzykowaliśmy utracenie gruntu pod nogami i wpadnięcie w przepaść, co prawie spotkało Sparka i Volta, ale na szczęście przeżyli, przechodząc po nich całymi grupami po 30 osób. Po czwarte, niektóre platformy były dość chwiejne i musieliśmy iść po odpowiednich stronach, aby nie stracić równowagi i spaść. No i po piąte i ostatnie. Nie mogliśmy się w żaden sposób cofnąć, bo wcześniej wspomniane ładunki wybuchowe zabiłyby nas na miejscu. Pomimo tych wszystkich trudności, liczba strat ludzkich nie wyszła poza tych 20 batalionistów. I tym akcentem nasza ewakuacja zakończyła się pomyślnie. Wielu z was pewnie kołaczy się w głowie to samo pytanie. Czemu akurat wspomniałeś o tych 8 żołnierzach ze wszystkich 20 poległych? Pozwólcie, że wytłumaczę po kolei. Sobaka miał całe stado psów, którymi się opiekował, więc aż baliśmy się pomyśleć, co z nimi będzie i kto się nimi zajmie, kiedy go już nie ma. Matwin zdążył zaprzyjaźnić się nieco z Salwikiem, bo obaj mieli problemy z kontrolowaniem swojego gniewu i wymienili się cennymi poradami do spraw anger managementu. Zakładając, że Debri zrozumiał cokolwiek z tego, co trochę po gazońsku, a trochę po angielsku przekazał mu Matwin. Boraj urządził terapię psychologiczną dla Rika, aby pomóc mu chociaż trochę przezwyciężyć jego lęk społeczny, więc jego strata też zabolała. I jestem pewien, że szybko nie przestanie. Botkin dbał o to, aby w bazie batalionistów zawsze były świeże środki higieniczne. A to wszystko ze szczerej, choć cichej, troski o nasze zdrowie. Doros pilnował porządku w kontenerach, aby nikt nie zgubił tam swoich rzeczy osobistych. Jaka szkoda, że tego dnia nas opuścił. Dekabrow dawał nam małe prezenty za ukończenie każdej drobnej misji. Chodził późno nocą do naszych kontenerów i chował podrągi pod łóżkami, na których spaliśmy w śpiworach. Dowiedziałem się o tym dopiero od Silenta, który ze względu na jego śluby milczenia, gestykulując i kierując mnie po wnętrzu kontenera, pokazał te dary. W życiu całym swoim tyle łez nie wylałem, co wtedy. Przez tamte około 7 minut. Wybacz mi, Dekabrow, że nie zauważyłem twojej wdzięczności wcześniej. Kurgan może nie wyróżniał się za bardzo z tłumu, ale mi wystarczy chociażby to, że przypomniał mi, jak smakuje stara, dobra, klasyczna rosyjska wódka. Nie jestem alkusem, ale nie będę ukrywał, że po prostu czasami lubię dobrze wypić. No i Valdi, który pomógł generałowi Antonowi pozbierać się po stracie poprzednich batalionistów. Ich ciała zabrała tamta otchłań. Tamta zagięta szczelina.